Nowa Prawica, bardzo proszę. Patryk Wącławski, Nowa Prawica. Panie pośle, jak PiS dochodził do władzy, to waszym głównym punktem programowym była walka z korupcją. I okej, założyliście CBA, udało wam się nawet wykryć parę afer, parę osób złapać, ale zupełnie zignorowaliście naprawę mechanizmów działania państwa na styku biznesu i polityki, czyli prawdziwe źródło korupcji, czego dowodem są kolejne wychodzące afery, które swoją drogą Platforma i SLD konsekwentnie zamiatają pod dywan. Stąd moje pytanie, czy jeśli teraz przejmiecie władzę, to macie pomysł na jakieś zmiany systemowe, które by odniosły skutek, nawet jeżeli po was kolejne czerwone pijawki dorwałyby się do władzy? Na pewno, kiedy wygramy wybory, walka z korupcją będzie jednym z głównych celów programowych Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że korupcja, ta korupcja, której jesteśmy świadkami, która w Polsce kwitnie pod rządami Platformy PSL-u, jest czymś, co znacznie ogranicza potencjał rozwojowy naszego kraju. W Polsce od 7 lat rząd stoi korupcją. Jest afera hazardowa, była afera Amber Gold, była afera z OLT Express, jest afera z panem ministrem Nowakiem. Panie pośle, wasze pomysły. I do czego zmierzam? To będzie główny cel, aby tą pajęczynę powiązań polityków rządu PO-PSL, która została wytworzona ze światem biznesu, z podejrzanymi różnego rodzaju osobami, ale też urzędników, bo ta ostatnia infoafera, której jesteśmy świadkami, gigantyczna afera, która powinna być jak najszybciej wyjaśniona, w nią są zaangażowani najwyżsi urzędnicy, wysocy urzędnicy poszczególnych ministerstw czy poszczególnych agentów rządowych, żeby z tym skończyć. Żeby Prawo i Sprawiedliwość będzie robić wszystko, żeby przywrócić normalną walkę z korupcją w Polsce i nie bacząc na to, czy to dotyczy ministra, czy polityka Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Jeśli nie zrobicie żadnych zmian systemowych w działaniu państwa, na przykład, nie wiem, zlikwidować jakieś koncesje czy zezwolenia, którymi kupczą politycy, czy też, no nie wiem, zlikwidować podatek dochodowy, na pewno, którego unikanie jest źródłem korupcji w urzędach skarbowych, zmiana przetargów na licytacje. To są pomysły, które mogą zlikwidować korupcję. Na pewno, samo gonienie nieuczciwych ludzi to jest coś, co może odnieść skutek w czasie, kiedy wy rządzicie, a nie skutek na długie lata. Już dlatego odpowiadam. Pytam o wasze pomysły w zmianach mechanizmu. Już odpowiadam. Pierwszy i najważniejszy pomysł to jest absolutne wprowadzenie transparentności, jeżeli chodzi o kwestie zamówień publicznych, jeżeli chodzi o kwestie systemowych rozwiązań dotyczących kontraktów rządowych, które są realizowane przez firmy, podmioty prywatne czy państwowe. I teraz tak, dlaczego to mówię? Dlatego, że warto też się pochylić nad jedną sprawą, która też w mediach niezbyt funkcjonuje, a ona pokazuje ten mechanizm. Czyli kto na przykład, czy wiecie, jaka firma wygrywała najważniejsze przetargi, jeżeli chodzi o Euro 2012? Firma Cam Media, która realizowała kontrakty pochodzące z większości ministerstw tego rządu. I teraz tak, jeżeli ich powiązana z ministrem Nowakiem, pisała o tym prasa. I teraz tak, jeżeli w moim przekonaniu to jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie powinno się w sposób szczególny zmieni się funkcjonowanie przetargów, zmienić system przetargów w Polsce, wprowadzić większą transparentność, dostępność do opinii publicznej tego, co się dzieje w kontekście przetargów. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość kilka tygodni temu zwróciło się do KPRM-u, bo KPRM w kancelarii premiera też była zleceniodawcą tej firmy, czy być może była zleceniodawcą tej firmie kontraktów na Euro 2020, to czekamy od kilku tygodni czy od miesięcy i nie możemy się doczekać odpowiedzi. Wie pan dlaczego? Dlatego, że mamy podejrzenie, że niejasność przetargowa w tej sprawie powoduje, że nie ma odpowiedzi na nasze pytania. Z drugiej strony pytanie.